Po 7 latach tragedia smoleńska wraca z dramatem rodzin ofiar, które dowiadują się, co tak naprawdę znajduje się w trumnach ich bliskich. Czy to, co ujawniają ekshumacje, jest wynikiem bałaganu lub pomyłki Rosjan? Czy polskie władze wiedziały o zamianach ciał? Czy miały świadomość, że prawdy nie da się ukryć w grobach? I kto w końcu odpowie za te skandaliczne zaniedbania? Zaczynamy. A w studiu witam panią Ewę Kochanowską, wdowę po świętej pamięci panu Januszu Kochanowskim, rzeczniku praw obywatelskich. Jest z nami również pan Grzegorz Januszko, tata Natalii, Justyny Januszko, Natalii Januszko, stewardesy. Była pani wśród tych, którzy w 2012 roku już podnosili kwestię ponownej ekshumacji i sekcji zwłok. Dlaczego pani wtedy już, to była intuicja, miała pani jakieś przesłanki, co sprawiło, że... Zawsze przy tej okazji wspominam godzinę 4 rano 12 kwietnia 2010 roku. Byłam wtedy w Moskwie, mieliśmy spotkanie z przedstawicielami polskich, włoskich władz, którzy przygotowywali nas do oglądania przygotowanych ciał. I wtedy właśnie padło to słynne zdanie, które już powtarza się w nieskończoność, już prawie przestaliśmy rozumieć jego znaczenie, że trumny nie będą otwierane w Polsce. Czy pamięta pani, kto po raz pierwszy to pani powiedział? Pamiętam. Po raz pierwszy powiedział to minister arabski i powtórzyła to na kolejnym spotkaniu minister Kopacz. Od tego momentu zaczęłam mieć dziwne uczucie, że coś się dzieje niedobrego. Że skoro trzeba zabronić otwierania, czy nie będziemy otwierać trumien, jednak coś będzie bardzo nie w porządku. Niestety okazało się, że miałam rację. Najbardziej takie przekonywujące, nie tylko dla mnie, ale i dla rodzin, były właśnie spływające w okresie koniec 2011, początek 2012 roku dokumentacje medyczne z Moskwy. Wiele osób, w tym ja, byliśmy zaskoczeni. Często zdawało nam się, że te dokumenty opisują całkiem inne osoby, nie naszych bliskich. Mówiono nam wtedy, że no właściwie w dokumentacjach medycznych nie ma błędów. One nawet zostały skierowane przez prokuraturę wojskową do konsultacji do Wrocławia, tam w Zakładzie Medycyny Sądowej. I okazało się, że no teraz mamy pokłosie tego uspokajania i pewności, że wszystko jest w porządku. Panie Grzegorzu, wtedy już pamiętam, pojawiały się takie głosy, że być może trzeba będzie zrobić wspólny grób wśród osób, które były odpowiedzialne za organizację transport ciał, za organizację pogrzebów. Pamiętam, że wstawała ta sprawa gdzieś publicznie, co prawda ona gdzieś się tak przemazała, bo żyliśmy wtedy wielkimi emocjami, co się stało, jak się mogło stać i tak dalej. Znaczy, dzisiaj też się te głosy pojawiają. Tak, dla mnie wspólne groby kojarzą się bardziej z minioną epoką, nie z tą epoką, i to jest absolutnie nie do przyjęcia. Sam pomysł, że można by, nie wiem, wrzucić ich do dołów, może jeszcze wapnem przysypać, także ja mam takie skojarzenia, jeśli chodzi o wspólny grób. Każda rodzina ma do tego święte prawo i żyjemy w XXI wieku, jest możliwości. Ja wiem, że są przytaczane przykłady, że tak było na przykład w wypadku katastrof lotu
w latach, chyba to było 80., tak? Jeden na początku 80., drugi na końcu, ale to no, od tego czasu jest, chociażby został rozszyfrowany kod DNA, także absolutnie nie ma takiej możliwości. Ja nie widzę. Można było to doprowadzić i ja wiem, że po atakach terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku to trwało wiele miesięcy, ale jednak każdy możliwy skrawek. To, co zresztą mówiła minister Kopacz, ewidentnie wiedziała, jak to powinno się robić. I tak nas oszukiwała, że tak jest robione. Ale tam tak było zrobione i faktycznie te pogrzeby musiały się odbyć później. Na World Trade Center? Jeszcze to trzeba było oddzielić, wypreparować z tej masy gruzu i tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, tak? Oczywiście. Aha. I ten sam pan, który mówił ostatnio o zbiorowych mogiłach, wspominał też o tym, że gdyby wtedy te wszystkie badania były przeprowadzone, to by spowodowało, że pogrzeby by miały miejsce dopiero na jesieni, parę miesięcy później. Myślę, że może nie parę miesięcy, a być może i parę miesięcy, ale gdyby ktoś mi wtedy dał wybór pomiędzy... No właśnie, gdyby wtedy powiedziano, nie będzie teraz pogrzebu, to jest bardzo żmudna, pracochłonna procedura, identyfikacja, operacja. Musicie państwo poczekać. Czy byście poczekali wtedy? Gdybym miał do wyboru, nie wiem, 3-4 miesiące albo 7 lat, wiem, że wziąłbym 3-4 miesiące w ciemno. No nie, oczywiście, żebyśmy poczekali. Jeszcze jest dodatkowo kłamliwa sytuacja z tym pośpiechem. Wiele osób z byłej ekipy rządzącej i ich sympatycy sugerowali, że to rodziny naciskały na szybkie pogrzeby, pochówki. Zaręczam, że nie znam ani jednej osoby. Wszyscy byliśmy gotowi czekać. Wszyscy byliśmy gotowi siedzieć tam w Moskwie i czekać, aż się znajdzie swoją osobę. Mieliśmy na to czas tylko od poniedziałku do czwartku. Potem już musieliśmy wyjechać, opuścić Moskwę i zostawić wszystko na miejscu w rękach Rosjan. Dzisiaj się mówi, że wspomniał pan sam, że każdy ma prawo do swojego grobu, do własnego grobu. Rodziny mają prawo do tego, żeby mieć grób swoich bliskich. Ale na to prawo również się powoływali ci, którzy zajmowali takie stanowisko, że oto... W ich wypadku identyfikacja i ta ponowna ekshumacja jest niepotrzebna, że oni odmawiają zgody na coś takiego. Podobno te osoby, czy część tych osób, które wtedy były przeciwne ekshumacjom, dziś po tym, co zobaczyliśmy, co zawierają trumny, w tym również trumna pana dziecka, zmieniają zdanie. Znaczy po tym, co znaleziono w tych trumnach, nie dziwię się, że są osoby, które... jeśli chodzi o rządzących wcześniej, że nie chcieli ekshumacji. Teraz widać dokładnie, dlaczego tych ekshumacji nie chcieli. A jeśli chodzi o rodziny, gdyby to chodziło o ekshumację wyłącznie ich bliskich, to mógłbym się na to zgodzić i powiedzieć, no może to powinno być uszanowane. Chociaż gdzie jest, nie wiem, no możliwość przestępstwa, to nie jest narzeczenie żadnych rodzin. To jest wymóg prokuratury. Natomiast tutaj nie jest tak, bo znaleziono szczątki różnych osób w różnych grobach i być może znajdą się szczątki innych osób w grobach, tych, które nie życzą sobie ekshumacji. No a to nie jest... My się spodziewamy, że te wszystkie szczątki, żeby będziemy wiedzieli... Znaczy teraz już mamy większy spokój, że w ogóle chodzimy na grób swoich bliskich. Bo były ekshumacje przecież, prawda, już... Zupełnie zamienione. Zupełnie zamienione. I to nie było teraz, tylko to było, no nie pamiętam, 2, 3, 4 lata temu. Jakiś czas temu. Jakiś czas temu. I wtedy już, i wtedy już była no, sytuacja bardzo niekomfortowa. No, my żeśmy chodzili tak naprawdę nie wiedząc, nie mając gwarancji. Te nieliczne ekshumacje, które odbyły się w 2012-2013 roku, jednak wskazywały, że naprawdę dzieje się coś bardzo, bardzo niedobrego. Czy wtedy nie należało walczyć o te ekshumacje? Wszyscy nas osądzają o to, że byliśmy bardzo niemrawi i czekaliśmy nie wiem na co. Wiele osób złożyło wnioski o ekshumację. Po prostu prokuratura na nie nie odpowiedziała. Odpowiedziała na nie odmownie w ostatnim tygodniu przed jej likwidacją. Wiele osób tych ekshumacji domagało się i
z niewiadomych powodów im tego odmawiano. Czy... No, my żeśmy nie składali takiego wniosku, między innymi dlatego, że te ekshumacje, które zostały wtedy przeprowadzone, były przeprowadzone na warunkach prokuratury i na warunkach ówczesnego rządu, nie dopuszczając osoby, które rodziny życzyłyby sobie, żeby były przy ekshumacjach. Tutaj mam na myśli profesora Bejdena. Tam rodziny, których bliscy byli ekshumowani, życzyli sobie, wnioskowali o to, żeby ten profesor, światowej klasy specjalista, który chyba brał udział, nie wiem, w ekshumacjach Kennedy'ego i no przeróżnych sławnych osób, rodziny... Niepodważalnych kompetencji. Tak, niepodważalnych i oni powiedzieli, i władze wtedy powiedziały, że nie, bo nie. Za tymi decyzjami stały konkretne osoby, za tymi odmowami stali konkretni ludzie o imieniach i nazwiskach. Czy dziś przeprosił ktokolwiek państwo za to? Ja nie chcę przeprosić. To nie jest to, że ktoś mnie potrącił na ulicy i powie przepraszam. Mnie zrobiono kolosalną krzywdę. Wyrwano mi 7 lat życia. Skazano mnie na poniewierkę w mediach publicznie. Nie mogę tego przebaczyć. I nie chcę żadnych przeprosin. Tym bardziej, że ta sytuacja jeszcze jest przed panią. Tak, to jeszcze mnie czeka. Ja już mniej więcej wiem od momentu zapoznania się z dokumentacją medyczną i od momentu, kiedy rodziny przygotowywały mapę rozczłonkowanych ciał na pobojowisku. Jak to mapę? Nie rozumiem. Zrobiliśmy mapę. Nie rozumiem. Znaczy same rodziny dokonały... Same rodziny dokonały, porównując swoją dokumentację medyczną i to, co wiemy z opisu wrakowiska. Zrobiliśmy mapę rozłożenia szczątków samolotu i rozłożenia szczątków naszych bliskich. Znaczy żyjemy w państwie, w którym rodziny same dokonują tego rodzaju pracy badawczej, ponieważ... Tak. I ponieważ teraz... państwo odmówiło wam tego. Państwo to w ogóle tamto nie państwo było zainteresowane taką działalnością. Uważaliśmy, że będziemy mieć... Chcieliśmy dojść do prawdy w ten właśnie sposób. Ponieważ jej nam odmawiano i sugerowano jakieś absolutne bzdury, których nikt przytomny nie może przyjąć do wiadomości. Zaczęliśmy szukać prawdy sami. I teraz jak ja słyszę, że rozczłonkowaniu ciał generałów, bo tam jest bardzo duże są dramaty, to pokrywa się to z naszymi ustaleniami wcześniejszymi, że wybuch nastąpił w trzecim saloniku, czyli tym saloniku, który zajmowali generałowie i chciałaby najbardziej uszkodzone. My rozmawiamy teraz, przede wszystkim koncentrujmy się na tym, na kwestii kto w czyim grobie leży i jak bardzo to dotyka, jakim koszmarem to jest dla rodzin, ale nie zapominajmy, że przecież ten bolesny proceder, ta bolesna procedura, ta cała potwornie bolesna operacja jednak służy, jest jakimś krokiem w kierunku ustalenia przyczyn, co się stało. Między innymi, ale nawet gdyby to był normalny wypadek, nawet mówię, to i tak te osoby chyba zasługują na to, żeby być złożone z godnością w trumnach, a nie wrzucone w workach, w folii budowlanej. Ze śmieciami. Ze śmieciami. Więc oczywiście, jeśli przy okazji pomoże rozwikłać przyczyny katastrofy, to no, tym lepiej. Ale nawet gdyby to był najnormalniejszy wypadek, to ja to uważam, że te osoby, no, sposób w jaki zostały pochowane, no, to nie, ja nie wiem, to jest jakiś relikt, nie wiem, średniowiecza. To w ogóle nie ma takie coś jest nie do przyjęcia. Zresztą na całym świecie, w każdej cywilizacji osoby są, nie wiem, myte, ubierane, gdzie możliwe jest to oczywiście. Co pan powie, bo państwo macie już jakby ten, przechodzicie ten dramat teraz. Co pan powie tym osobom, których to jeszcze czeka, albo które się wahają, które być może ze zrozumiałych względów nie chcą tego przeżywać? Znaczy, są osoby, które się bardzo gwałtownie sprzeciwiały. Ja
oczywiście rozumiem lęk i niepewność przed tym, co się dzieje, bo to jest dramatyczne przeżycie. Niektóre z tych osób, które się sprzeciwiały najbardziej dramatycznie, trochę osłabiły swój argument, wypowiadając się w sposób, jedynie to mogę określić jako kuriozalny, używając słów takich jak nekrofilia, jak układanie pasjansa. Nie wiem, czy można takie osoby przekonać. Natomiast inne osoby, to nie jest coś, co my żeśmy zdecydowali i my mamy kogokolwiek do tego przekonywać, tylko to jest decyzja prokuratury. I tego śledztwa by się nie dało zamknąć, gdyby te ekshumacje i badania sekcyjne nie zostały przeprowadzone. Także to my nie mamy kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. I są też jeszcze osoby, o których zapominamy, a nie możemy zapomnieć, które sprzeciwiają się z powodów religijnych. No i też powinniśmy jednak, no nie wiem, czy wziąć pod uwagę, ale wiele, ale ich rozumieć. Że to nie jest jakiś upór roślin tylko i niechęć przeżywania, ale to jest takie przekonanie, taka wiara. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wśród osób, które ten dramat dotyczył, jest również pani generałowa Kwiatkowska. Rozmawiałem z nią wczoraj i przedwczoraj telefonicznie. Ona nie nadaje się, powiedziała, że nie jest w stanie stanąć publicznie rozmawiać o tym, ale ze względu na to, co ona przeżywa, przypomnijmy fragment filmu nagranego rok temu w imię honoru filmu Anity Gargas. Prosimy bardzo. Obowiązkiem pana ministra obrony narodowej Bogdana Klicha było zadecydować, albo jedzie jeden generał, albo jadą innymi środkami transportu, a nie wysłać wszystkich generałów jednym samolotem. Ja w ogóle jestem zaskoczona, dlaczego po katastrofie Kasy on wysłał wszystkich żołnierzy jednym samolotem. Przecież to jest rozkaz dla żołnierza. Jak napisał zgoda, to jest rozkaz dla żołnierza, żeby wykonać rozkaz. Uprzejmie proszę o realizację dekretu szefa resortu. No to co to jest dla żołnierzy? No to jest żołnierze wykonać rozkaz. Więc to jest oczywiste, że on odpowiadał za to, że wysłał tyle żołnierzy jednym samolotem. Oczywiście zaraz po katastrofie była taka informacja, nawet w telewizji go widziałam chyba kiedyś, że on nie wiedział o tym nawet. No, ale szybko mu wyciągnęli te pisma, które tutaj mam przed sobą, że kłamie. Miałam taki telefon w ciągu tych dwóch tygodni, jak czekałam na męża. Kiedy ewentualnie chciałabym go pochować? No, byłam też zaskoczona, co to są za pytania. Powiedziałam, że wtedy, jak już całego go znajdziecie i wtedy ewentualnie... No po co potem do chówki robić jakieś dodatkowe? 24 kwietnia był pogrzeb. Ale cóż z tego, jak... Przez 3 lata nie wiedziałam w ogóle, czy znaleźli mojego męża, w jakim stanie go znaleźli i co pochowałam 24 kwietnia 2010 roku w Krakowie. Witam serdecznie w studiu pana ministra obrony narodowej, pana wicepremiera Antoniego Macierewicza. Pani Krystyna Kwiatkowska w przytoczonym filmie twardo oskarża Bogdana Klicha o to, że nie troszczył się o generałów zarówno przed tym, co wydarzyło się 10 kwietnia, jak i później. Że nie zadbał również o ich dobre imię, nie ujął się za ich honorem. Czy dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej jest w stanie w jakikolwiek sposób zadośćuczynić albo próbować naprawić tamte zaniedbania poprzedniej władzy? Najpierw trzeba powiedzieć o tym, co naprawdę złego zrobił w tej sprawie pan Bogdan Klich. Nie tylko to, że zobowiązał się, że wyjedzie razem z nimi i ich do tego namawiał, tam a potem tak. Nie pojechał, ale przede wszystkim, że w momencie tragedii, mimo tego, że do tego go zobowiązywało prawo, zobowiązywała ustawa, nie powołał Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, czyli organu, który byłby uprawniony do badania tej katastrofy. To przynajmniej jaki wszyscy, którzy żaden. Na tym polega problem. Nie mieli żadnego statusu prawnego. Ale była to komisja państwowa delegacja polska. Bardzo ładnie pan to sformułował, delegacja. Ale z punktu widzenia
prawa, nie miała żadnych uprawnień wobec Komisji Rosyjskiej. Pan Klich czekał aż 5 dni, zezwalając takim ludziom jak Edmund Klich, który nie miał żadnego prawa do reprezentowania państwa polskiego, na sabotowanie badania katastrofy smoleńskiej, na uniemożliwianie polskim specjalistom badania katastrofy smoleńskiej. Im nawet nie pozwolono wejść na miejsce zdarzenia, im nawet nie pozwolono przebadać tego miejsca. Oni mogli najwyżej oglądać te materiały dowodowe, które najpierw zebrali Rosjanie. O wszystkim był informowany Donald Tusk. Regularnie zarówno pan Edmund Klich, pan Bogdan Klich, jak i pan Tusk byli o wszystkim regularnie informowani. Wiedzieli od początku, że nie ma dostępu do miejsca zdarzenia, że nie ma dostępu do ciał, że nie można badać tej katastrofy, bo wysłano tam człowieka bez żadnych uprawnień, który sabotował te wydarzenia. I druga sprawa, którą trzeba koniecznie powiedzieć. Mianowicie, a wtedy w nocy z 10 na 11 kwietnia prokuratorzy polscy, którzy tam byli, podpisali porozumienie z prokuratorami rosyjskimi i zgodnie z tym porozumieniem dano im prawo badania wszystkich szczegółów, łącznie z badaniem ciał. Mogli to zrobić i nie zrobili w ogóle. Ale nie dotknęli się tego w ogóle. Prokuratorzy twierdzą, że w momencie, kiedy chcieli przystąpić do tych czynności, już było wszystko zrobione. To jest nieprawda i nie sądzę, żeby którykolwiek z nich ośmielił się teraz, gdy jest minimum wolności słowa. Gdy jest minimum, tak, w tamtych czasach, w latach 2010, 11, 12, 13, 14, 15, kłamano bezczelnie i korzystając ze wszystkich tub propagandowych, zakrzykując prawdę. Ale rzeczywistość wynikająca z dokumentów i zeznań świadków, które dzisiaj są nam dostępne, które są nagrane podczas ich wysłuchań. Wiemy dobrze, że prokuratorzy zostali uprawnieni przez prokuratorów rosyjskich do badania ciał, do dokonywania sekcji zwłok i nie wzięli w tym udziału na własną decyzję, z własnej woli. Dlaczego? Dlatego, że od początku zakładano, że się zezwoli na to straszliwe barbarzyństwo, które Rosjanie realizowali. Było przyzwolenie ze strony administracji pana Donalda Tuska, żeby tak się działo, jak się działo. Panie ministrze, gdyby nie upór kilku rodzin i wnioski, które zostały w końcu rozpatrzone na podstawie ewidentnych śladów nieprawidłowości, które zawierała dokumentacja medyczna, to w 2012-2013 roku nie doszłoby do tych ekshumacji, do tych nielicznych, które wtedy miały miejsce. Ale no właśnie, ale są przesłanki, że to już na samym początku jeszcze w Moskwie wiedziano już, że mogą być pomyłki, mogą być zamiany ciał. Podobno polscy prokuratorzy mieli podpisać taki dokument i podobno pani była minister zdrowia, późniejsza premier Ewa Kopacz rozmawiała z nimi na ten temat. Czy pan potwierdza takie informacje? Rzeczywiście słyszałem o tym, ale materiał dowodowy, który posiadam i który może być w każdym momencie okazany publicznie, sytuuje tę datę na wrzesień 2010 roku. Rzeczywiście we wrześniu 2010 roku zarówno pan Donald Tusk, jak i prokuratorzy, jak i pan Jerzy Miller, który wtedy kierował Komisją Polską, otrzymali wiarygodną informację, że ciała zostały zamienione i że mamy do czynienia z gigantycznym skandalem wynikającym z nieszanowania, a nawet hańbienia polskich ciał. Takie informacje, taki dokument oni otrzymali, mieli i schowali pod sukno. I ukryli to, tę informację. Także gdyby nie, jak słusznie pan powiedział, bohaterstwo i poświęcenie i determinacja rodzin, gdyby nie zostało to przez panią Wasserman na przykładzie materiałów dotyczących jej ojca, przedstawione na posiedzeniu zespołu parlamentarnego w Sejmie, co między innymi pan wówczas relacjonował, to prawdopodobnie nawet nie udałoby się rozpocząć ekshumacji tych kilku ciał, co do których o ich zamienieniu było wówczas, była mowa, było wiadomo. Nikt nie czuje się za to odpowiedzialny. We wczorajszych wystąpieniu, czy wypowiedziach pani premier Ewy Kopacz mówi, że to była kwestia prokuratorów, że to nie ona, że ona była tylko po to, żeby towarzyszyć rodzinom, że to byli powinni
zadbać o obecność przy sekcjach prokuratorzy. Z kolei Piotr Pszczółkowski, ówczesny pełnomocnik rodzin, złożył wniosek i oskarżył o niedopełnienie obowiązków tychże prokuratorów, no ale sprawa przed sądem w Poznaniu została umorzona. Skarga też została przez pana Seremeta oddalona. Czy nie mamy do czynienia tutaj ze zdarzeniem, które może być już przedawnione? 5 lat minęło, nie ma winnych. Jeżeli w ogóle mówimy o przedawnieniu, to ono może dotyczyć tylko artykułu 231, czyli niedopełnienia obowiązków, ale tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Mianowicie. Ze świadomym działaniem na szkodę śledztwa, z ukrywaniem materiału dowodowego, z sabotowaniem dochodzenia prawdy. I moim zdaniem w sposób oczywisty, jeżeli inne organy państwa nie wniosą w tej sprawie doniesienia o przestępstwie, to zrobi to Ministerstwo Obrony Narodowej. Dlatego, bo Ministerstwo Obrony Narodowej czuje się odpowiedzialne za zaniechania, błędy i złą wolę, świadomą złą wolę swoich poprzedników. Jeszcze jeden fakt, który warto dodać. Być może minister sprawiedliwości też się do tego włączy. Dlatego, że przecież wtedy tam na miejscu, wieczorem 2010 roku, 10 kwietnia, był ówczesny minister sprawiedliwości i rozmawiał z ówczesnymi prokuratorami. A więc chciałbym wiedzieć, co on im wówczas powiedział, iż zrezygnowali z oględzin zwłok i udziału w sekcjach zwłok. Choć powtarzam, mieli na to zezwolenie, mieli na to zgodę rosyjską. Czyli dlaczego zgodzono się na to barbarzyństwo? Bo nie było wątpliwości, że to barbarzyństwo miało miejsce od samego początku. Tak jak fałszowanie, na przykład przenoszenie części samolotu, żeby ukryć rzeczywisty przebieg wydarzeń. Ta straszliwa tragedia z ciałami, którą dzisiaj przeżywamy na nowo i która tak dojmująco poruszyła całą polską opinię publiczną, jest tylko częścią całościowego procesu działania na szkodę dojścia do prawdy, ukrywania tego straszliwego procederu, z którym mieliśmy wówczas do czynienia, który doprowadził do śmierci całej polskiej elity. Panie ministrze, wróćmy jeszcze do osoby, która dziś bardzo jest poraniona tym wszystkim. Tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy z nią przez telefon. Ona oskarża pana ministra, ówczesnego ministra Bogdana Klicha o to, że i obciąża jego za to, że zezwolił i był świadom, że wszyscy generałowie po przypadkach, jakie mieliśmy, po tym potwornym wypadku z kasą, jednak on zgodził się, żeby oni jechali tym jednym samolotem. Mało tego, sam, tak jak mówiliśmy, na dokumencie podpisał, że zwłaszcza, że ja też jadę. Tak, macie jechać, dlatego że ja też się wybieram. Jakoś tak dokładnie to brzmiało to sformułowanie. No ale się... Ale się nie wybrał. Ja nie znam tych rozmów, na które powołuje się pani generałowa, ale nie wątpię w trafność tych sformułowań, dlatego że pan minister Klich w całej tej sprawie zachowywał się, działając świadomie na szkodę śledztwa i na szkodę tych, którzy polegli. Czy cywilne dowództwo resortu obrony ponosi odpowiedzialność za to, że ci generałowie polecieli tym jednym samolotem? Na pewno ponosi odpowiedzialność za ukrywanie dowodów i na pewno ponosi współodpowiedzialność czy odpowiedzialność za kształt tej tragedii. Co do tego ja nie mam cienia wątpliwości. Panie ministrze, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za obecność w studiu. Na pewno ta sprawa będzie wracała, oby nie tak boleśnie, abyśmy już więcej mogli mówić o samym śledztwie, nie o dramacie. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, ale jeśli pan pozwoli, tylko jedna kwestia. Często teraz słyszymy, jak pan słusznie powiedział, iż nikt się nie czuje odpowiedzialny, albo że wielu mówi, ja o tym nie wiedziałem. Słyszę teraz posłów, polityków, dziennikarzy, którzy mówią, nie wiedzieliśmy o tym. Otóż chcę przypomnieć, wszyscy o tym wiedzieli. Mówiliśmy o tym, mówił zespół parlamentarny, mówiło Prawo i Sprawiedliwość. Co więcej, my nawet zgłosiliśmy wniosek o głosowanie w Sejmie przejęcia przez Polskę tego śledztwa. I cała Platforma Obywatelska głosowała przeciwko temu, żeby Polska to śledztwo podjęła i przejęła z rąk rosyjskich, choć było to zgodne z prawem, zgodne z konwencją chicagowską. Ci ludzie wiedzieli, co robią, więc niech teraz nie kłamią.
Tak, to niezwykłe głosowanie z 6 maja 2010 roku. Pamiętamy o tym, pamiętać będziemy. Oby też społeczeństwo o tym pamiętało. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panu ministrowi. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej części naszego programu. W studiu witam Michał Karnowski, redaktor naczelny w sieci portalu wpolityce.pl i Piotr Falkowski, dziennikarz naszego dziennika. Zwracam się na początku, Piotrze, do ciebie. Dziś słyszymy bardzo często, że te zamiany ciał, pomyłki, makabryczne przemieszanie szczątków ludzkich w tych trumnach jest wynikiem rosyjskiego bałaganu, takiej niedbałości, niedbalstwa, tego, co my też w pewnym poczuciu takiej wyższości mówimy, ruski bardak, tego dowodem, takim symbolem ma być ta wieża kontrolna lotu w Smoleńsku. Czy rzeczywiście potwierdzasz to? Byłeś w Smoleńsku, przepraszam, byłeś w Moskwie, byłeś w Instytucie Ekspertyz Sądowych, Medycyny Sądowej kilka miesięcy po całej tragedii. Tak, rzeczywiście w Rosji jest bardzo dużo bałaganu, ale akurat nie w biurze Ekspertyz Medycyny Sądowej w Moskwie. O ile w samym Smoleńsku, tam rzeczywiście to były warunki, w których przeprowadzono sekcję zwłok Lecha Kaczyńskiego, polskiego prezydenta, były urągające wszelkim zasadom i tam tak było. Tam też byliśmy chyba jako jedyni w sierpniu 2010 roku, ale byliśmy też w Moskwie. I w Moskwie ta instytucja, która wykonywała sekcję zwłok i przygotowywała zwłoki do transportu do Polski wszystkich pozostałych ofiar, jest instytucją ultranowoczesną, bardzo dobrze zarządzaną, bardzo dobrze zorganizowaną. Oglądałem ją, oprowadzał mnie dyrektor, profesor Żarow, pokazywał, chwalił się metodami, które stosują. To jest instytucja, która prowadzi, wspomaga nie tylko rosyjską policję, wtedy milicję, ale także FSB, która potrafi znajdować, identyfikować osoby po mikrośladach biologicznych, po jakichś, nie wiem, resztkach śliny na niedopałku, podobnych resztkach. Jestem przekonany, tak, to zdjęcia naszego fotoreportera Marka Borowskiego. Tam panuje idealny ład, ład, porządek i powiedzmy, te zasady są przestrzegane pedantycznie. Jestem przekonany, że tam nikt niczego nie, nic nie zginęło, nikt niczego nie pomylił. Oczywiście oni wykonują polecenia władz, więc jeśli te polecenia władz polegały na tym, że należało dokonać odpowiednich przemieszczeń, przesunięć, to na pewno to zrobiono i jestem przekonany. O tym nie wiemy na pewno. Tak, no, ale jeśli tak zrobiono, to oni oczywiście są w stanie też i tego typu dziwne polecenia władz wykonać, czy dziwne dla nich, a może dla tych władz wcale nie dziwne, może celowe. W każdym razie jestem przekonany, że w Moskwie gdzieś jest teczka, w tej teczce tabelka, w której jest napisane, w której trumnie dokładnie czyje części, jakie i czyje części ciał są i ile gram ziemi i śmieci dosypano. Wstrząsające tu ustalenia rodzin. Ja pierwszy raz dowiaduję się, że to rodziny same kontaktowały się ze sobą, żeby na podstawie tych szczątków od dokumentacji medycznej, tego co one wiedziały, tego jak porównywały, gdzie znaleziono ciało ich bliskich, próbowano robić jakąś mapę. Jacku, ty wiedziałeś o tym, że rodziny pracują nad czymś takim? No, tak jasnej tej informacji nie miałem, chociaż oczywiście no, wiemy, że rodziny się kontaktowały i poszukiwały. No, no to czego jesteśmy świadkami, no to jest rzecz niebywała. Ja myślę, że trzeba wyraźnie powiedzieć, że sprawa ekshumacji pokazuje, kto miał i ma rację w sprawie Smoleńska, że to zderzenie tych no, zasadniczo dwóch, prawda, postaw, że ono właśnie się rozstrzyga. I widzimy też jedną rzecz bardzo wyraźnie, że to wszystko był teatr. Ja podam takie oto fakty. SMS rozesłany do polityków Platformy parę godzin po katastrofie, obciążający winą pilotów. Jerzy Miller, który mówi w kwietniu 2010 roku do członków swojej komisji, musimy zadbać o jednolity przekaz z raportem MAK. I Ewa Kopacz, która buduje bajkę z trybuny sejmowej, opowiadając o starannej pracy i dokładnych badaniach genetycznych. Znaczy, to był teatr. Znaczy, to nie były pomyłki, jakieś błędy, bałagan w Rosji, nie wiem, naiwność polska. No to był teatr. Znaczy, całe badanie katastrofy, że tak powiem, zamykanie tej katastrofy, to była jakaś fasada.
fasada całkowicie oderwana od rzeczywistości. I to właśnie w tej chwili się wali. No nie dziwię się panice, no bo to jest jakieś ordynarne, wielkie kłamstwo. To nie są jakieś pomyłki, to nie są jakieś wpadki, błędy. No to jest teatr. Nawet słowo kłamstwo jest jakby nieadekwatne. To jest jakaś potiomkinowska bajka. To, co powiedział Piotr o tym porządku, o tym właśnie dosyć profesjonalnie wyglądającym instytucie, kłóci się z kolei, znaczy może nie kłócić, no kłóci się przede wszystkim z tym, z tą narracją, że to jest ten bardak, że to były pomyłki. Skoro to nie były pomyłki, zapytaliśmy człowieka, który zna Rosję, który zna mentalność rosyjską, filozofa, poetę, choć tutaj pytamy go nie jako o poetę, artystę, wrażliwca, ale badacza, który stoi twardo na gruncie wielkiej wiedzy historycznej, jaką ten człowiek posiada. Pan Bohdan Urbankowski rozmawiał dzisiaj z nami o różnicach mentalności, różnicach podejścia tych dwóch porządków cywilizacyjnych. Bardzo prosimy. Ta narracja o czterech podejściach, czy o winie pilotów, czy o samolocie, który rozbił się o drzewo, a rozsypał się na ogromnym obszarze, no to po prostu jakby wyglądało na test, ile możecie znieść, ile jesteście w stanie tego kłamstwa na kolanach przyjąć. Mentalność krajów turańskich, krajów stepowych jest po prostu trochę inna. Tam kłamstwo, bezczelność są metodami walki. Nigdy nam się nie udało podpisać uczciwego traktatu z Rosjanami, począwszy od XVII wieku, żeby nas nie oszukali i uważali to za sukces, tak samo jak no, sukcesem było podczas procesu 16 to, że Polacy uwierzyli na słowo, że przyjadą, będą pertraktacje. Kultury wschodu są także mściwe, one nie przebaczają. Tu obowiązuje prawo zemsty. Czy Kaczyński, jadąc w 2008 roku do Gruzji, nie wydał na siebie wyroku śmierci? Nasza kultura jest oparta na wierze w przyszłe życie, na szacunku dla zmarłych i te dwa wątki się ze sobą wiążą. Próba upokarzania przeciwnika, która jest demonstracją siły, ale jest to upokarzanie w tym wypadku sięgające aż w zaświaty i to jest w tym wszystkim makabryczne. Mamy mogiłę Zygmunta Padleckiego, po prostu wyrównaną kopytami kozackich koni, żeby Polacy nie wiedzieli, gdzie jest ich wybitny bohater. Tu mamy mogiły cmentarza Dońskiego w Moskwie, gdzie po prostu palono, no spalono Chwiska, spalono paru poetów, spalono Świętochowskiego, tego naszego dyplomatę i olimpijczyka. I nie wiadomo, gdzie są. Po prostu ich prochy zostały potraktowane tak jak każdy proch, bo jest to kultura materialistyczna. Gorzej nawet, czasem zostały zmieszane ze sobą, zmieszane z ziemią, żeby pokazać ich przedmiotowość, ponieważ tamta kultura tego nie ceni. Trumny smoleńskie to jest wielka mogiła katyńska podzielona na małe mogiłki, gdzie no, są resztki ciał, są jakieś strzępy mundurów, to wszystko, co tam było. Ale na tym się historia nie kończy. Jest potem upokarzający zapis, nie wiadomo czyj, połączony potem no, z jakimiś dziwnymi zabiegami dyplomatycznymi, tego nie wolno otwierać, nie wolno tam zaglądać. Dla żyjących, którzy chcą oddawać cześć zmarłym, jest to często ośmieszenie, o którym oni nie wiedzą. Oddają cześć nie tym zmarłym, którym by chcieli. Patrząc z takiej szerokiej perspektywy, jaką ma filozof, historyk, człowiek, który bada dzieje polsko-rosyjskie, to rzeczywiście wygląda dosyć ponuro. No tak, bo te umowy zawsze niekorzystne, które zawieramy, aż chce się teraz przypomnieć, że tuż po katastrofie zawarliśmy umowę gazową w 2010 roku jesienią. No właśnie wpisującą się w ten schemat. Myślę, że problemem tutaj jest to, że Rosjanie też bardzo specjalizują się i to może jest taki ich nowożytny sukces w wprowadzaniu w uwikłanie, w takim stopniowym wciąganiu tych przedstawicieli innych państw, zwłaszcza tych, którzy mają słabą więź z własnym narodem, z własnym państwem, w rozmaite obietnice, miłe gesty, nęcenie ich tym,
i wciąganie w pewien układ, w zależność. Myślę, że to jest bardzo dużo elementów tego ma miejsce właśnie w tej sprawie. Uwikłanie to uwikłanie, tu to smoleńskie uwikłanie. Znaczy, to jest dobre słowo uwikłanie, dlatego że wysyłamy wam ciała, ale tak to robimy, tak to mieszamy z takim przesłaniem, żebyście nie mogli zamknąć sprawy, że my wciąż gramy, wciąż mamy ten atut i wciąż będzie was bolało i to my będziemy jeszcze mówili kiedy, co i jak. Tu państwo polskie reaguje, próbując to zamknąć, ale jeszcze jedno skojarzenie. Żołnierze wyklęci gdzieś po wioskach, zabici, ale mają leżeć, mają być widziani właśnie tam ciała zniszczone, prawda, podeptane. No tu jest coś podobnego, tak? Eksportujemy, dajemy wam przesłanie barbarzyńskie i jeszcze całą wspólnotę poniżamy po śmierci tej elity, żebyście nie myśleli, że można tę sprawę po prostu zamknąć. Bardzo ponure analogie, bardzo, bardzo przykre to wszystko jest, o czym mówimy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Piotrowi, dziękuję Jackowi. Skandal związany z profanacją ciał ofiar katastrofy smoleńskiej wskazuje na absolutną pogardę obcego państwa wobec obywateli polskich przy jednocześnie zupełnej bierności instytucji naszego kraju. Nie w takiej skali, ale trochę podobna smutna konstatacja wypływa ze świadectw polskich rodziców, polskich matek, które walczą o prawo do kontaktu ze swoimi dziećmi wywiezionymi za granicę. Dziś Dzień Dziecka, posłuchajmy takich historii. Ja wyraźnie powiedziałam, że nie wyrażam zgody na to, by mój syn opuścił Polskę. W tym dniu stała się tragedia rodzinna, gdzie zginął mój tata. Polska policja w tym dniu powiedziała, że mamy takie same prawa, że żadne z nas na chwilę obecną nie ma ograniczeń co do władzy rodzicielskiej. Tak więc no, mąż może po prostu zdecydować i wyjechać z dzieckiem, gdzie chce. Gdy odbyła się pierwsza sprawa 6 listopada 2014 roku, tam pani sędzia zabezpieczyła te kontakty z dzieckiem, matki z dzieckiem, aczkolwiek one są zabezpieczone w taki sposób bardzo drastyczny i powiedziałabym, że w stosunku do mnie i mojego dziecka taki bardzo dyskryminacyjny, bo jest tam napisane, że ja mogę się widywać z dzieckiem od godziny 8 rano do 20 wieczorem, ale tylko i wyłącznie na terenie gminy Folina, czyli miejsca zamieszkania dziecka. Jest to piękna miejscowość, naprawdę, ale no, my już ją znamy tak doskonale dobrze, każdy zakątek tej miejscowości przez te 3 lata, że no tutaj trzeba rozszerzać horyzonty, tak? Dziecko jest ciekawe i trzeba po prostu mu pomagać w tym, żeby dziecko mogło sobie rozwijać skrzydła, żeby mogło realizować te marzenia i robić różnego typu wycieczki, tak? Inne zakątki Włoch, czy nie tylko, czy nawet za granicę. To zawsze było utrudnianie kontaktu ze strony męża. Byli wzywani też karabinierzy, gdzie ingerowali, gdzie wypraszali mnie z miejsca nawet publicznego, bo chodnik to jest po prostu miejscem publicznym. Nie jestem psychologiem, tak, ale jestem mamą, która ma uczucia, mama, która ma intuicję i ja czuję, że jakieś wydarzenie bardzo traumatycznie wpłynęło na dziecko, że dziecko po prostu nie chce, jest gdzieś zablokowane, że nie chce mówić po polsku i w momencie, gdy ja mu puszczam piosenki w języku polskim, dziecko staje się radosne. Widać w jego oczach, na jego twarzy, jego twarz od razu się zmienia, że taką chęć dużą życia. W dniu wczorajszym właśnie wróciłam z takiego 4-dniowego pobytu z Włoch z synem i no, rodzi się jakieś tam światełko w tunelu. Ja mam zawsze nadzieję, nie tracę nadziei na to, że syn tutaj powróci, czy będzie nawet przyjeżdżał na wakacje. Ja mam zawsze nadzieję, mówi pani Wrzostek. Ja witam w studiu kolejnych gości. Jest z nami pani dyrektor Kamila Zagórska z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest oczywiście jej szef, wiceminister sprawiedliwości, pan Michał Wójcik. I są rodzice, którzy walczą nie tylko o prawo do widzenia z własnymi dziećmi, walczą również o prawo do wychowania ich w polskiej kulturze. Są matki. Proszę bardzo, jest z nami pani Kamila Malik, jest pani Joanna Bukems i Kordian Korytek, znany państwu Kordian Korytek, który siedzi tam na fotelu przy przedstawicielach ministerstwa. Pani Wioletta Wrzostek mówi o sytuacji, w której mimo, że ona nie wyrażała zgody, policja zabiera
na jej oczach dziecko. Mało tego, dzieje się to jeszcze w dniu strasznej tragedii, gdzie dotyka ich wypadek ojca, w tym ginie jej tatuś. Pani zna panią Violettę? Znam panią Violettę. Walczycie razem, jesteście w podobnej sytuacji. Znaczy, na pewno każdy z nas chce wychowywać własne dziecko. A panią Violettę Wrzosek poznałam poprzez panią poseł Chrobak. I od tego czasu jesteśmy również w kontakcie telefonicznym. Policja nic nie zrobiła, żeby zatrzymać tego ojca, tego Włocha, który zabiera to dziecko. To jest też niesamowite. Dlaczego takie rzeczy mogą się dziać? Tutaj konwencja haska została, nie wiem, uchylona w tym wypadku, panie ministrze? Że trudno powiedzieć, bo ja tej sprawy akurat nie znam, więc trudno mi się odnosić konkretnie do tego przypadku. Znam akurat wszystkie trzy przypadki tutaj studyjne, w tym pana Kordiana Korytka. Natomiast chcę powiedzieć, że zawsze konwencja haska działa. To są bardzo specyficzne sytuacje. Natomiast będziemy chcieli już niebawem przedstawić państwu tę reformę, o której mówiłem już u pana redaktora w studiu, która dotyczy właśnie konwencji haskiej. Dotyczy ważnych rzeczy, o których mieliśmy okazję rozmawiać też przed wejściem do studia. Z tej specjalizacji sądów, tu pani zresztą ma tę reformę, ona idzie w tej chwili na Radę Ministrów. Specjalizacja sądów, sędziów, prokuratury. Nie 300 kilkadziesiąt sądów, a 11 sądów. Nie 45 odwoławczych sądów, a jeden sąd odwoławczy. Zakaz zabierania dzieci po pierwszej instancji. Przymus adwokacki, czyli obowiązek, żeby każda osoba, każdy obywatel polski miał adwokata. To jest ważne, bo często obywatele polscy przegrywają. I na końcu czwarta rzecz, bardzo ważna, skarga kasacyjna przysługująca ministrowi sprawiedliwości, który na dzisiaj nie może interweniować często w takich sprawach, które są dramatyczne i niesprawiedliwe. Także tak to wygląda. Do tego projektu zaraz wrócimy. Do pani Kamili Zagórskiej zwracam się. No tak, czy można nie respektować postanowień konwencji haskiej? Można uchylić, albo konwencja haska nie ma zastosowania, tak jak w przypadku pani Violetty? Jeżeli są prawomocne wyroki, czy wykonalne wyroki, które należy wykonać sądu polskiego, czyli zwrócić dziecko do jurysdykcji, z której przyjechało, w której miało miejsce zamieszkania. To jest strasznie ważne, dlatego że często sądy polskie w sentencji wyroku wskazują oddać dziecko, czy wydać dziecko ojcu, matce, a to jest nieprawda. Celem konwencji haskiej jest powrót dziecka do miejsca, w którym miało wcześniej miejsce zamieszkania, bo tylko ten sąd ma jurysdykcję i może podejmować decyzję. Ale jeśli jest przymusowe wydanie dziecka, to reakcja, zdarzają się sytuacje, że reakcja dziecka jest tak straszliwie traumatyczna, że kurator, który musi być przy wydaniu przymusowym takiego dziecka, może zadecydować, że nie wolno wydać dziecka, bo jest to sprzeczne z jego dobrem. I właśnie z takim przypadkiem mamy do czynienia w przypadku pani Joanny. Pani Joanno, dramat pani trwa już kolejny tydzień. Spotkaliśmy się przed programem. Pani mówi, że pani już nie ma sił płakać nawet. No już nie mam. 7 maja zostało mi moje 3-letnie dziecko odebrane do ojca, który się nad nami znęcał. Syn był urodzony w Polsce, mieszkał przez pierwszy rok życia w Polsce. Wyjechaliśmy później do Holandii, mąż zaczął się nad nami znęcać. Ja zgłaszałam wszędzie, gdzie to było możliwe, w Holandii tą przemoc i nie uzyskałam żadnej pomocy. Przyjechałam do Polski, licząc na to, że tutaj zostaniemy jakoś ochronieni. Natomiast polski sąd w dwóch instancjach, że tak powiem, przegrałam sprawę na mocy konwencji haskiej i nakazał wydać dziecko i od 7 maja. No dobrze, ale teraz jak wygląda to wydanie? Pani przed chwilą mówiła, jeżeli widać tą więź, to można odstąpić od tego wydania. Jak wyglądało to wydanie? To było ustalone miejsce na ulicy, gdzie tak jak rzecz miałam przekazać syna. Syn po prostu był we mnie wczepiony. Nie chciał nawet patrzeć. Ojca nie widział 1,5 roku. I po prostu został mi wyrwany. Ja musiałam syna oddać, bo były mąż powiedział, że zadzwoni na policję, bo miał taki nakaz, że jeżeli ja dziecka nie wydam, to zostanie wydana na policję. Po prostu musiałam syna oddać. I widziałam go tydzień temu przez 3 godziny. Był strasznie zaniedbany. Miał siniaki na plecach. Tutaj jakieś znaki na szyi. Połamane paznokcie, takie zapuszczone i na sam koniec on myślał, że on ze mną wraca i powiedział, to idziemy do domku. Powiedziałam, że nie. I on powiedział, to się mamusiu, schowam tobie do brzuszka i pójdziemy razem. I później po prostu został ode mnie oderwany, krzyczał mamusiu i mogę od tej pory go po prostu na Skype tylko widywać.
Tak wygląda moja historia i mojego synka. Pani Kamilo, w obu przypadkach dzieci urodzone w Polsce, tak, dzieci wychowane w polskim języku, w polskiej kulturze. Pani przypadek jest podobny, choć dziecko jest jeszcze przy pani. Dlaczego? Dlatego, że pani co? Pani łamie prawo? Nie, dlatego, że ja walczę o to bardzo. Myśmy w tym studiu się spotkali. Pani opisywała waszą historię. Tak, opisywałam krótko. Co nowego w sprawie? Co nowego? Złożyłam wniosek o zmianę kontaktów, by dziecko moje nie zostało wywiezione za granicę. Natomiast znowu pierwszą instancję przegrałam. A przegrałam również to, że walczyłam również o władzę rodzicielską związaną z edukacją dziecka i religią, ponieważ ojciec dziecka jest niewierzący. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby dziecko mogło wierzyć w Boga i żeby mogła go prowadzić w tym kierunku. Oczywiście wszystkie sprawy przegrałam. Również przegrałam podwyższenie alimentów. Gdzie się sprawy toczyły? Przed jakimi sądami? Przed sądami warszawskimi. I te rzeczy się kiedy rozgrywały? Kilka tygodni temu. Polscy sędziowie, polscy prokuratorzy... Tak, 25 i 26 kwietnia. Tak. Nie są w stanie uwzględnić pani argumentacji? Nie. Przyjmują optykę? Przyjmują, że tak powiem, postępują tak w sprawach międzynarodowych, jak nie postępują w sprawach polsko-polskich. Jeśli mamy do czynienia z dwoma rodzicami polskimi, na przykład, to jest akurat bardzo prosty przykład. W sprawach polsko-polskich nie jest brane o podwyższenie alimentów 500+, nie wolno brać pod uwagę tego. W sprawach międzynarodowych biorą pod uwagę zasiłki. Na czym polega ta asymetria, panie ministrze? Panie redaktorze, tutaj akurat też z paniami rozmawiałem wcześniej w przypadku pani, której partner jest obywatelem Holandii. Już niebawem, 12 czerwca, odbędą się mediacje, spotkanie z organem holenderskim, centralnym. Tu, dlaczego polega asymetria? No, my nie jesteśmy sądem, możemy pomagać. No, w tym przypadku zachęcamy akurat organ centralny, czy Ministerstwo Sprawiedliwości holenderskie, żeby rzeczywiście doszło do takiego spotkania. Odbędzie się w Brukseli. No, pani się dowiedziała tego tuż przed programem, że będziemy zachęcali do tego, żeby mediować, żeby jednak pani miała kontakty, no bo to jest dramatyczna sytuacja. W drugim przypadku również panią zaprosiłem do Ministerstwa Sprawiedliwości. My oczywiście nie jesteśmy w stanie w każdym przypadku ingerować. Pan redaktor powiedział o prokuratorach, że prokuratorzy bardzo dobrą robotę robią. W przypadku pana Kordiana Korytka mogę powiedzieć, bo tego nie wie akurat, bo tego nie mówiłem, ale to jest taka dobra nowina dla niego. Akurat tu prokurator złożył apelację od jednego z orzeczeń i apelacja została wycofana. Bo, tak, widzi pan, tak? Tak? Jestem mocno to powiedzmy, to przypomnijmy telewizjom. Z panem Kordianem spotykamy się trzeci raz w studio. Pana dramatyczna sytuacja z mamą pana syna, mamą, która jest obywatelką Łotwy. Syn jest w tej chwili na Łotwie. Pan zabiega o widzenia. No, interweniował w tej sprawie osobiście pan minister. Był pan specjalnie tam, tak? Tak, byłem na Łotwie, pojechałem, tak jak obiecałem, to u pana obiecałem. Spotkałem się z panią minister sprawiedliwości Łotwy w obecności pani ambasador. Rozmawialiśmy, także przywrócono władzę rodzicielską tutaj panu, ale sprawa nie jest oczywiście jeszcze zakończona. Panie Kordianie, czy ma pan nadzieję na pozytywne załatwienie sprawy? Czy jestem przekonany w tej chwili, że po zaangażowaniu pana ministra i pani Kamili tutaj w tej sprawie na pewno będzie przełom, tak? Mam nadzieję, że już wkrótce będę się mógł cieszyć synem, tak jak każdy rodzic. To znaczy opieka naprzemienna? Znaczy, powiem tak, no, ustalone było 10 dni co 2 miesiące w Polsce. Tak, ja nie chcę więcej, mi to wystarczy tak naprawdę. Chcę odzyskać generalnie syna, mam nadzieję, że go przywiozę do Polski. Mam nadzieję, że stanie się to wkrótce. Wiem na pewno, że bez pomocy tutaj pana ministra, pani Kamil, jak powiedziałem, nie byłoby to możliwe. Na pewno też jest dzisiaj przełom, jeżeli chodzi o takie postępowanie, traktowanie mnie, tak, na Łotwie. Odczuwam pewną odwilż, tak, zupełnie inne nastawienie. I pomimo, że nie widziałem syna 4 miesiące, mam nadzieję, że wkrótce będzie mi dane się nim cieszyć. Pan również miał skomplikowaną sytuację przez to, że niezależnie obok tego postępowania, które się toczy, tego transgranicznego postępowania, prokuratura polska panu zarzucała to, że pan nie wydał dziecka na czas i potraktowała to jako uprowadzenie. Prokurator zażądał 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd pierwszej instancji umorzył sprawę warunkowo.
Tak? Uznając oczywiście, że wyroki trzeba respektować, ja miałem dziecko wydać, ze względu na okoliczności nie mogłem tego uczynić. W związku z tym sąd umorzył sprawę warunkowo. Prokuratura się odwołała od tego orzeczenia. No tak jak pan minister tutaj mówi, no, zaskoczenie wielkie, że sprawa została, tak, apelacja wycofana. No, nie ukrywam, że nie wiedziałem o tym. Jestem tym mile zaskoczony, że coś się w końcu zmieniło. Czy w przypadku pań, czy w przypadku pani Kamili i pani Joanny cokolwiek ministerstwo może pomóc? Tak, no my staramy się pomagać między innymi przy mediacjach. To jest jedna rzecz. Mediacje to jest dobry obszar, żeby rzeczywiście starać się jakoś znaleźć konsensus, kompromis. No, to jest jedna rzecz. Sprawa druga, no jeździmy do organów centralnych. Miałem okazję być kilkanaście tygodni temu w Niemczech. Rozmawiałem z Ministerstwem Rodziny, z panem ministrem. No, pierwsza taka wizyta chyba od lat, jak słyszeliśmy, to też pewien przełom w relacjach polsko-niemieckich, jeżeli chodzi o Jugendamty, tak sądzę. Oczywiście wszystkie sprawy nie są czarno-białe, bo to też trzeba pamiętać o tym, że czasami to są bardzo trudne sprawy. W związku z tym jest ta reforma, specjalizacja sędziów. Mają tym się zajmować najlepsi sędziowie, ci powołani, ci z empatią taką głęboką, bo myślę, że wiele tych spraw dramatycznych... No taka... Panie... One się biorą właśnie z tego, że czasami zajmowały się osoby, nie chcę powiedzieć z przypadku, ale które raz w życiu może się zajmowały taką sprawą na poziomie sądu rejonowego. To jest problem. Panie ministrze, szanując bardzo zaangażowanie pani Kamili, z którą spotykamy się kolejny raz w studio i wiemy również informacje, świadectwa od matek, że pani jest bardzo zaangażowana w te rzeczy, ale nie wszyscy pracownicy ministerstwa. Być może to jest też problem, który leży w samych ministrach, w samej strukturze resortu. Pani doświadczenia z niektórymi urzędnikami są bardzo traumatyczne. Tak, w 2011 roku i przełom 2012 roku nie otrzymałam żadnej pomocy, a nawet wręcz przeciwnie, twierdzę, że można było całkiem inaczej poprowadzić moją sprawę poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy dzisiaj ci ludzie jeszcze pracują? Tak. Tu musimy postawić kropkę. Historia pana Korytka pokazuje, że można mieć nadzieję. Pani Kamilo. Ale co trzeba odpowiedzieć, panie dyrektorze? No, z panią tutaj rozmawiałem, bo problem jest taki, natury prawnej, że pani tutaj jakby mówiła o jednym z moich pracowników, który pracuje nadal, w moim przekonaniu jest dobrym pracownikiem, bardzo dobrym, jest sędzią, który wydał dokumenty w pani sprawie do Niemiec, ale on miał nie tylko prawo, miał obowiązek zrobić to. Chodziło o przywołanie konkretnego przepisu przez sąd. Jeżeli jest konkretny przepis, w tym przypadku artykuł 13 konwencji, to bezwzględnie wchodzą w życie przepisy tak zwanego rozporządzenia Bruksela 2 bis, natychmiast mają być dokumenty wydane. Ale niezależnie od wszystkiego, bo to też czasami biorą się nieporozumienia z tego, że no, to są trudne od strony prawnej sprawy. Bardzo trudne. Pani Kamilo, dwa słowa na koniec do matek, które mają podobną sytuację. Ja bym może zaapelowała, żeby pamiętać o tym, że mężem, żoną można przestać być, można być wielokrotnie, ale mamą i tatą jesteśmy do końca życia. I żeby pamiętać o tym, że po środku jest to małe dziecko, które jest zależne od mamy i od taty. I powinno mieć mamę i tatę. I być może o tym w Dniu Dziecka tym bardziej szczególnie trzeba przypominać. Dziękuję serdecznie państwu za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Do tej sprawy na pewno będziemy wracali. Wrócimy również do sprawy pana Sebastiana Nadolskiego, ale to jest kwestia dotycząca nie transgranicznych uprowadzeń, a krajowych. Także bardzo, bardzo dziękuję. A pana Sebastiana, który do nas pisze, zapewniamy, że nie zostawimy jego sprawy i będziemy do tego wracali. Dobranoc państwu. Dziękuję uprzejmie.